Dzień dobry, słuchajcie. Jesteśmy w lasach, które otaczają mnie zewsząd. To znaczy moje życie zewsząd. I jest bardzo dużo ludzi, więc nie mogę wam zagwarantować, że nie będziemy mieli jakiegoś obcego przybysza na filmie, ale znaleźliśmy sobie, będzie widać, że kawałek gałązki. I porozmawiamy o czymś, o co ostatnio bardzo często pytacie. Pytacie w komentarzach pod filmem, między innymi z Izer, gdzie kartę będziecie mieli gdzieś tu przypiętą. Pytacie pod filmem w Borach, gdzie chyba po raz pierwszy miałem założony ten ocieplacz. Bo rozmowa jest o ocieplaczu armii holenderskiej, bo na ten temat też się pojawiały różne sprzeczne informacje. On się pojawił po raz pierwszy na filmie z Borów. Ja go dostałem od Marka oczywiście. I potem pojawił się w Izerach. Na temat samego ubierania się i warstw, sposobu ubierania się w zimę nie będę mówił. Macie to doskonale wyjaśnione na filmie Marka, też go gdzieś tu przypinam, na temat warstw i sposobu ubierania się w zimę. Natomiast ze względu na wiele pytań dotyczących tegoż właśnie ocieplacza, postanowiłem, że go zrecenzuję tak na tyle, na ile będzie to możliwe. Powiem wam zaraz dlaczego na tyle, na ile jest to możliwe. Wziąłem ze sobą też termometr, taki skonstruowany własnoręcznie, żeby pokazać wam, czy ocieplacz jest skuteczny. O, więc ja sobie rozłożę statyw, przypnę sobie aparat i będziemy gadali. O, widzicie, ile się trzeba nadźwigać, żeby film nakręcić. Coś tu mamy krzywo. Słuchajcie, ponieważ, kurde, nie wiem, czy nie zapadnę zaraz. To dobra, ale zobaczymy. Słuchajcie, ponieważ film będzie o ocieplaczu i o skuteczności tegoż ustrojstwa, więc postanowiłem ze sobą zabrać własnej konstrukcji termometr. Czekajcie, bo jeszcze pokazuję temperaturę taką, powiedzmy, średnią. Temperatura na dworze powinna być teraz około tam, powiedzmy, nie wiem, 2 stopni jak wychodziłem było, więc myślę, że on tak się to skończy. Ja ten termometr sobie położę tutaj, a sondę włożymy sobie pod moją kurtkę. To jest Pentagon, ta kurtka, którą też już znacie, bo też byliśmy między innymi na cyklu zimorodków, to byłem w niej. Zresztą miałem ją też ostatnio w Izerach i naprawdę się całkiem nieźle sprawdzała, więc uważam, że jest spoko. To jest taki softshell, nie, z podpinką polarową, więc to nie jest gruba kurtka, słuchajcie. Na chwilę obecną termometr pokazuje, powiedzmy, jakieś tam około 3-3,1 stopnia. Nie wiem, czy będzie widać. Niebieski wyświetlacz mi się podobał. Dobra, więc ja go sobie położę na plecaku. Wrzucę sondę pod kurtkę, a nie położę go na plecaku, muszę go położyć sobie na kolanie. Będziemy improwizować troszkę. Wrzucam go sobie pod kurtkę, gdzieś tam głębiej, żeby widzieć, jaką temperaturę mam teraz pod kurtką. Potem sobie wrzucimy ocieplacz i zobaczymy. Słuchajcie, pytacie o to dość często. Pytaliście o to co najmniej w 2 filmach. Dostałem kilka wiadomości prywatnych też na temat zapytań o ten ocieplacz i ktoś zwrócił moją uwagę ostatnio pod filmem pod Redką Loco, bo też było pytanie. Ja odpowiedziałem, że ten ocieplacz można sobie kupić w Army Weldzie. I ten ocieplacz kupił Marek. Ja nie wiem, kiedy on go kupił, ale tak szacuję, że co najmniej rok temu, nie? I ten ocieplacz kosztował wtedy 100 zł.
z tego co pamiętam, z tego co Marek mi mówił, ale tam na niego był co ciasny, coś tam, więc zapytał się, czy na mnie będzie pasował. Pasował, gitara, wziąłem ten ocieplacz od niego i wziąłem go po raz pierwszy, jak jechaliśmy w Bory. Jeszcze nie było jakichś tam super ujemnych temperatur, ale spaliśmy na glebie. I od gleby trochę mi ciągnęło w śpiworku, ja sobie założyłem ten ocieplacz i się okazało, że to jest petarda. W ogóle coś super wspaniałego. I na pytanie odpowiadałem, że on był w Armii Weldzie, potem zacząłem samemu sprawdzać. On był, ale był niedostępny, to znaczy nie było rozmiarów, a teraz zniknął w ogóle. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie się mnie, więc, więc zacząłem szukać informacji w ogóle po sieci. Dlatego, że jak gdyby mogłem tylko informacje mieć z worka, dlatego, że w ocieplaczu jest wypruta metka. Ta metka zazwyczaj była w prawej kieszeni. Niestety w ocieplaczu ta metka jest wypruta i było bardzo ciężko doszukać się informacji na temat tego ocieplacza. Dlatego też ten film. Przede wszystkim zacznijmy sobie tak, bo na opisie na worku jest napisane, że izolacja do minus 20. I tu pojawił się pierwszy problem, dlatego że przy wyszukiwaniu informacji w internecie nie znalazłem wersji do minus 20 stopni, aczkolwiek wydaje mi się wysoce prawdopodobne, że są po prostu dwie wersje. Jest do minus 10 i do minus 20 stopni. Po czym wnoszę? Ano wnoszę po tym, słuchajcie, że ten ocieplacz do minus 10 waży 700 gramów. Natomiast ten waży kilogram. Więc wydaje mi się, że po prostu były dwie wersje. Jedna była cieńsza, lżejsza, druga była grubsza i bardziej odporna termicznie. Druga informacja, którą było bardzo ciężko znaleźć i też nie jestem w stanie Wam powiedzieć w 100%, że jest to informacja prawdziwa. To jest informacja dotycząca wypełnienia tego ocieplacza. Dlatego, że znajdziecie ocieplaczy bardzo dużo w internecie, między innymi Bundeswehr, znajdziecie wojsk belgijskich i ocieplane spodnie, i ocieplacze takie mundurowe pod parki, pod różnego rodzaju kurtki. Natomiast jest bardzo ciężko znaleźć, czym one są wypełnione, a jeżeli się kupuje ocieplacz, dobrze by było jednak zadbać o to, żeby to wypełnienie było, powiedzmy, nazwijmy je profesjonalne. I na kilku stronach znalazłem informacje, natomiast nie jestem w stanie ich potwierdzić w 100%, dlatego że aż tak się na tym nie znam. To znaczy nie jestem w stanie tego materiału, znaczy nie, po pierwsze nie chcę rozpruwać tego, a po drugie nie jestem w stanie, nawet gdybym to rozpruł, nie jestem w stanie rozróżnić tych materiałów. Znalazłem, że holenderskie ocieplacze były wypełnione Primaloftem. Primaloft to jest bardzo stary, znaczy bardzo stary, no powiedzmy sobie, no ja jestem bardzo stary, dlatego że pracę nad Primaloftem zaczęto rok później, jak moi rodzice zaczęli pracę nade mną. Dlatego że musieli zacząć w 1982 roku pracę nade mną, a nad Primaloftem firma amerykańska dla wojska, na zlecenie wojska zaczęła opracowywać Primaloft w 1983 roku. Dlatego mówię, że no ten materiał już jest dość, powiedzmy, stary, ale do tej pory jest jednym z dwóch takich wypełniaczy, które sprawdzają się bardzo, bardzo dobrze. Dlatego, że jednym z tych wypełniaczy jest G-Loft, a drugim jest Primaloft. Różnica między nimi jest... Jeden i drugi jak gdyby był opracowywany na zasadzie jak gdyby zastąpienia puchu naturalnego wypełnieniem syntetycznym, które będzie odporne na wilgoć. Wiadomo, że jeżeli chodzi o puch, to jest główny problem. Amerykanie stworzyli dwa włókna syntetyczne, bodaj poliestrowe, oba są, natomiast sam materiał jest jakby przekładany warstwowo i zgrzewany w jakimś specjalnym piecu. Natomiast same włókna są po prostu włóknami poliestrowymi, które podczas tego procesu zgrzewania tych dwóch rodzajów włókien tworzą się tam bardzo dużo mikrokomór powietrza i one mają za zadanie jak gdyby utrzymywać temperaturę. Drugi materiał, czyli G-Loft, jest... Nie chcę Was skłamać, bo widziałem, że jedna forma G-Loftu, ten G-Loft Supreme, był dla Fjällrävena produkowany, ale nie wiem, czy G-Loft ten podstawowy był dla Fjällrävena produkowany, natomiast jego wzorcem było futro niedźwiedzia polarnego. I
Również G-Loft jest stworzony z włókien poliestrowych, natomiast te włókna mają inną strukturę. To są takie mikrorureczki, z których jak gdyby tworzy się to wypełnienie. I te mikrorureczki po prostu ze względu na to, że mają to powietrze w rurkach, tam się tworzy ta bariera termiczna. W 2015 roku, jeżeli chodzi o G-Loft, zaczęto go mieszać w różnych stosunkach z wełną, między innymi z merynosem, i tak powstają między innymi skarpety, bo są skarpety, które są właśnie z tej mieszaniny G-Loftu i wełny merynosowej oraz różnego rodzaju wypełnienia. Natomiast jest to po pierwsze nowsza technologia zdecydowanie, a po drugie wiem, że G-Loft ma gdyby do tej pory wszelkie prawa do marki, jak gdyby do G-Loftu. Natomiast nie znalazłem, szukając po nazwie materiału, nie znalazłem na przykład ocieplaczy, które były jasno powiedziane, że one są wypełnione G-Loftem. Jest kupa kurtek wypełniona G-Loftem, jest kupa kurtek wypełnionych tak jak ten ocieplacz. Natomiast ceny tych kurtek po prostu są gargantuiczne, bo to chyba najtańsze, najniższe ceny, które znalazłem, to jest 900 zł powiedzmy, tak. No i potem już idziemy tylko w górę do 2000, nawet do 3000 znalazłem kurtki, więc to są ceny kosmiczne. Ocieplacz oczywiście można znaleźć. Ja go w takiej cenie, jaką deklarował Marek, że za niego zapłacił, nie znalazłem. Nie ma takiej możliwości. Znalazłem go w okolicach najtaniej, w okolicach 90 euro. Gdzieś na jakiejś stronie zagranicznej do 100 paru euro. Co ciekawe, te ocieplacze są dosyć popularne w sklepach militarnych na Białorusi. Tam znalazłem bardzo wiele tych produktów. W Polsce natomiast niestety nie znalazłem, więc można kupić, o ile się nie mylę, były na jakichś aukcjach zagranicznych, w jakichś zagranicznych sklepach. Natomiast w Polsce nigdzie nie znalazłem w tym momencie. Natomiast ja bym się sugerował samym wypełnieniem, prawda? Bo to jest jak gdyby, możecie szukać po prostu innych ocieplaczy o podobnym wypełnieniu i podobnej gramaturze. No bo powiedzmy sobie szczerze, że kilogramowy ocieplacz na pewno da radę. Jeżeli tam wypełnienie będzie to samo, to ocieplacz na pewno da radę. Ten konkretny model, ja Wam opiszę go, żebyście mieli skalę porównawczą, bo nawet gdybyście go nie chcieli sobie ściągać, powiedzmy, z zagranicy, bo jest niedostępny teraz, to żebyście mieli skalę porównawczą. Wiecie, że jestem chłop duży. To jest 3XL. Jeżeli chodzi o... Odczep się. Jeżeli chodzi o sam ocieplacz. I ocieplacz jest dwustronny. Słuchajcie, jedna strona elegancka, zielona, wiadomo, że się sprawdzi do samodzielnych podróży w lesie oraz do spędzania czasu na przykład z kółkiem okołoogniskowym. Piękny zielony kolor. Aha, jest gładka, prawda? Czy nie ma przeszyć, jest gładki materiał, jest wypełnienie. Tutaj są... Ja nie wiem, co to jest za materiał, bo jak gdyby jest to za cienkie na kordurę, więc to kordura na pewno nie jest, ale na ramionach i wzdłuż rękawów jest wzmocnienie. Ja go zaraz założę, postaram się go Wam pokazać. Z drugiej strony jest piękny pomarańczowy kolor. Będzie widać, mam nadzieję. Pomarańczowy kolor, który jest już przeszyty w poprzek, w formie takiej reklamy Michelin. I kolor jest, powiedzmy, nienachalnie pomarańczowy, ale to podejrzewam, że jest taki kolor, że by można było go założyć i umrzeć w lesie, żeby Was znaleźli po prostu, jakby coś się wydarzyło, tak? Więc ten jest nienachalnie pomarańczowy. I ma troszeczkę inną strukturę, bo mówię, jest poprzeszywany. Więcej jak gdyby tutaj specjałów nie ma. To jest, słuchajcie, najprostsza konstrukcja, jaka jest. Nie ma tu kaptura, jest tylko ściągacz. Jest ściągacz na kołnierzu, na górze, tutaj w okolicach szyi. Jest ściągacz w pasie, żeby można było go ściągnąć jak gdyby na dole kurtki, a rękawy mają po prostu wszyte gumki. I tu nie ma nic specjalnego. Są dwie kieszenie z każdej strony kurtki. Jak gdyby mamy cztery kieszenie, dwie będą od środka, dwie będą od zewnątrz, to są zwykłe kieszenie tutaj z boku kurtki i tu żadnych specjałów nie znajdziecie. Proste jak budowa gwoździa. Ciepłe. Naprawdę. Zróbmy sobie test. Słuchajcie, ten termometr siedzi u mnie pod kurtką. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Ja sobie tak spoglądałem, temperatura wahała się od 21 do 23 stopni.
pod kurtką, pod warstwą wierzchnią. Więc ja sobie teraz kurtkę zdejmę, założę sobie ten ocieplacz i zobaczymy, czy się zmieni sytuacja. Wyjmiemy to. Muszę na chwilę zdjąć mikrofon, zobaczcie. Kurtka po założeniu sprawia takie wrażenie, jakby była trochę wąska w plecach, bo tu się wpija w ramionach, ale to nie przeszkadza przy takim noszeniu go w formie, w jakiej powinien być noszony. Ja nawet w nim schodziłem ostatnio z Izer, więc nie było problemu, żebym odczuwał dyskomfort w poruszaniu się. O, słuchajcie, kieszenie mam wywinięte. Postaram się wam pokazać w pełnej okazałości. To jest 3XL. Ja jestem fit po pierwsze. Ostatnio żeśmy stwierdzili, że fit to jest określenie fajny i tłusty. Więc jak to Bondo, pozdrawiam cię serdecznie, złoto i diamenty, nie? Mówię, nie sprawia mi to problemów ruchowych. Jest taki opięty, ale nie powoduje jakichś problemów ruchowych. I teraz, słuchajcie, ponieważ wyjąłem termometr, ten termometr nie jest, powiedzmy, za szybki, więc temperatura spadła do 8 stopni już, więc go sobie włożymy z powrotem pod kurtałę. Gdzieś, powiedzmy, tak głęboko, na ile to będzie możliwe. O. I sobie zobaczymy, jak temperatura rośnie. Postaram się nie ruszać nadmiernie, dlatego że u mnie ruch wywołuje od razu temperaturę. Ale od razu mogę wam powiedzieć, że jak się założy ten ocieplacz, to w zasadzie od razu czuć różnicę. Problem oczywiście przy chodzeniu w górach. Zajmę wam czas, jak temperatura będzie rosła, nie? Problem przy chodzeniu w górach jest taki, że niestety bardzo łatwo się przegrzać i spowodować, że zaczniecie się pocić od wewnętrznej warstwy. I tutaj ostatnio też przetestowaliśmy. To było testowane oczywiście w Izerach ostatnio z Markiem, że bardzo, bardzo istotną rzeczą właśnie są warstwy i sposób ubierania się, o którym mówił Marek. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, sama jakość odzieży. Ja używam od lat, naprawdę, ja ją dostałem kilka lat temu od kogoś, koszulkę nie z wełny merino, tylko z alpaki. I ta koszulka bardzo fajnie mi się sprawdza, ja ją już od wielu lat noszę. Natomiast testowaliśmy to, jak żeśmy przepocili te koszulki i weszliśmy sobie do schroniska i próbowaliśmy odparować. I koszulka z merynosa zdecydowanie szybciej odparowała, to znaczy szybciej się zrobiła sucha. Moja stygła dużo, dużo dłużej, więc jak gdyby ta wełna merino jest lepsza. Po prostu szybciej schnie. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o warstwę spodnią. Druga sprawa jest taka, że Marek miał, ponieważ doktoryzował się z tych warstw, miał dodatkowo taką bluzę, bardzo cienką, taką ala polarową. To musielibyście się go zapytać, co to było dokładnie. Natomiast ona bardzo fajnie wyciągała tą wilgoć z tej spodniej warstwy i wyrzucała ją na wierzchnią warstwę, czyli na jakąś bluzę, tak, czy jakiś polar. Ja tej warstwy nie miałem w ogóle, to znaczy u mnie koszulka od razu oddawała do warstwy wierzchniej wilgoć, co powodowało, że no, nie było tej bariery takiej, która stanowiła przerzucanie wody na zewnątrz, tak? I było to trochę błędne, choć nie odczuwałem jakiegoś tam super, powiedzmy, dyskomfortu związanego z odzieżą, aczkolwiek ostatniego dnia, no tam jak było, powiedzmy, minus 18, to już było chłodno. No i bariera od wiatru, nie? To jest też bardzo, bardzo istotna sprawa. Słuchajcie, gadamy sobie, powiedzmy, nie wiem, minutę. Mamy 21 stopni, 21,5 sobie rośnie temperatura, czyli już jak gdyby kurtka, która leżała sobie na zimnie, ona już od spodu nabrała tej temperatury i zobaczymy, do jakiej temperatury ona nam się wygrzeje. Już nie będę siadał, pozwolicie? A pytanie mam, może będziecie wiedzieli. No, bo, interesowałem się materiałami, interesowałem się wszystkim, co dotyczy tej kurtki, ale nie interesowałem się, przepraszam za ten hałas, bo tu mikrofon jest obok. Do czego jest to?
No taki sobie dzyndzel. Op. Fifrak taki lata i się go na rzepa zapina. I on jest tylko od jednej strony, od drugiej strony go nie ma. Chyba. Chyba nie będę rozpinał, bo ucieknie nam temperatura. No mówię, a właśnie, miałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Poczekajcie, ja sobie to, ponieważ sam termometr jest tutaj rzeczą wtórną, on nie mierzy temperatury, miałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie, tutaj są wzmocnienia, ja sobie postaram się go o, tu pokazać wam całą strukturę materiału, może wam wyostrzy. To jest taki, to jest śliski taki materiał, nie? Wiadomo, a to jest taka jakaś plecionka chropowata, jest mocniejsza i ona idzie tu i tu na całych barkach i na kawałku pleców. Ja to mogę wam pokazać się z tyłu. Z tyłu nie wyglądam szczuple niestety, ale jest wzmocnione i te klapy, ponieważ kurtka jest dwustronna, no to te klapy od uszczelnienia zamka też są z obu stron wszyte. Więc jak gdyby te klapy macie z dwóch stron, więc jeżeli się zapinacie, a zrobicie to uważnie, to możecie mieć zamek chroniony z obu stron. O! I tyle z ciekawostek samej kurtki. Jest bardzo ciepła. Znaczy, możecie mi wierzyć, możecie mi nie wierzyć, to jest jak gdyby wasza trochę rzecz. Pytaliście się, więc wam odpowiadam. Jest to rozwiązanie, które... Tak naprawdę, znaczy to uczciwie wam powiem, że gdybym schudł 20 kilo, może 30, to taki ocieplacz spokojnie by mi wszedł pod kurtkę, którą obecnie noszę jako warstwę wierzchnią i byłoby to rozwiązanie super. Niestety, powiedzmy sobie, że kurtki 3XL łamane na 4XL, w zależności od producenta, to jest taki mój rozmiar, nie? Takie 3XL, jeżeli jest dobre 3XL, to mi starcza, a jeżeli jest, powiedzmy, trochę po chińsku zrobione, no to wtedy jest za małe. No to jak zarzucę ten ocieplacz, to już pod kurtką będzie mi ciasno na 100%, nie? Więc to też musicie uważać, że jeżeli jesteście tęgie chłopy, to na wierzch dobrze byłoby mieć na przykład jakiegoś smoka, nie? Takiego dużego. To na wierzch tej kurtki, jakby jeszcze smoka takiego zarzucił, to na pewno by było spoko. Natomiast mówię, taką zwyczajną kurtkę jak macie, no gdybym próbował teraz założyć na to tego Pentagona, którego mam, to myślę, że byłoby to wręcz niemożliwe. Chciałbym spróbować, ale chciałbym też wam pokazać, jeżeli chodzi o to, że tu rzeczywiście w tym ocieplaczu jest dużo, dużo cieplej. I tak powiem wam szczerze, tak, z jednej strony nie chcę się ruszać, z drugiej strony oczywiście stoję. 25,5 stopnia, 25,4 jest w tym momencie. To jest termometr włożony pomiędzy warstwą wierzchnią. Pod spodem mam tylko t-shirt i bluzę, więc jak gdyby to jest termometr, który jest pomiędzy warstwą wierzchnią a bluzą. Tak? Czyli tutaj od zewnętrznej strony. I ta temperatura cały czas rośnie. Ona rośnie nienachalnie, powiedzmy sobie szczerze, bo ten termometr jest one-wire'owy, to jest termometr cyfrowy, więc on też za szybko nie będzie reagował, ale on cały czas reaguje. Spróbujmy zarzucić na to kurtkę. Nie no, wejść to by weszła, nie? Ale z napięciem już mogłoby być ciutkę mógłby być problem, nie? Żeby to wszystko dopiąć do kupy. Znaczy, tak nie widać mnie, nie ten. Muszę zdjąć tą warstwę, znaczy tą kurtkę muszę zdjąć. Bo nie będę wam ukrywał, że po pierwsze zrobiło mi się już dość ciepło. Po drugie też nie chcę za bardzo zakłamywać samego testu, nie? Słuchajcie, powiem tak, robi mi się gorąco w tej kurtce. A jeszcze ruszyłem się teraz do góry i na dół, żeby schować, dosłownie schować pod dupnik z gałęzi i schować ten, zobaczcie.
Nie wiem, czy będzie widać. Mam nadzieję, że będzie, ale chyba widać, bo sam widzę. 30 stopni, 34 już się zrobiło pod kurtką, nie? Czy pod warstwą wierzchnią. I zaczyna mi się robić gorąco. Nie będę tego ukrywał. Że chyba na tym, zobaczymy, czy jeszcze będzie, no 37, czyli jeszcze rośnie sobie ta temperatura. Nie będę wam ukrywał, że po prostu już się robi za ciepło. Ja wiem, dzisiaj nie ma mrozu, tak? To jest jak gdyby niestety ten warunek, który troszeczkę nam nominuje zakłamanie całego testu, bo pewnie inna by była, troszeczkę inne by było odczyty, gdyby na dworze było na przykład minus 10 stopni. To by było lepiej. No teraz na dworze mamy około 3 stopni, więc ten test też nam będzie mniej realny, ale ja znowu nie mam specjalnie założonej termo bielizny, tak? Nie mam koszulki termo i tak dalej. Słuchajcie, 31,6 stopnia i na tym pozwólcie, że ja zakończę ten radosny pomiar, bo zaraz się ugotuję. Jest naprawdę ciepła ta kurtka, ten ocieplacz. Przetestowany dwa razy, więc możecie wierzyć testom, możecie testom nie wierzyć. To jak gdyby już jest wasza sprawa. Natomiast jest przetestowany też kilka razy. Powiedzmy, że minimalna temperatura, przy której ja ją testowałem, to było minus 16 stopni, bo tam minus 18 było tylko przez chwilę. Zaraz słońce wstało i zaczęło się troszeczkę ogrzewać. Niefortunny błąd popełniłem schodząc w niej na dół, dlatego że jak zlazłem na dół, byłem pod spodem, a nie chciało mi się już rozbierać, bo już chciałem zejść, a jeszcze rypnąłem na kolano po drodze i jeszcze mnie troszeczkę łupie. Na dole byłem mokry cały, czyli było pod nią zdecydowanie nawet za ciepło. Natomiast jak wyszedłem sobie ze śpiworka przy tamtych minus 16 stopniach, założyłem ten ocieplacz. On był co prawda w hamaku, ale nie powiedziałbym, żeby był ciepły. To naprawdę mi się szybciutko zrobiło ciepło i jedynym problemem były stopy, bo były po prostu zmrożone buty i palce przy składaniu hamaka, no bo rękawiczki zanim zagrzały, to chwilę tam minęło, reszta, jeżeli chodzi o kurtkę, petarda. Więc konkludując, tego ocieplacza albo sobie sprowadzacie z zagranicy, gdzie kosztuje niestety więcej, bo tak jak u nas, powiedzmy, jak patrzyłem, cena była jeszcze dostępna, to kosztowało 180 zł na Army Worldzie, tylko że nie było rozmiarówki, nie można było już kupić. Teraz go nie ma w ogóle, natomiast mówię, to co znalazłem na zewnątrz, to jest koło 400. Dyskusyjna już cena, powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o demobil, ale na pewno tego rodzaju ocieplacz was nie zawiedzie. Jeżeli będziecie szukali i będziecie szukali go, nie wiem, albo właśnie z Primaloftem, albo z G-Loftem, i ta waga, ta gramatura tego ocieplacza będzie w okolicach 700 gramów do kilograma, to można się liczyć, że on będzie tak w okolicach komfortu minus 5, minus 15 stopni. Tak trzeba mniej więcej liczyć, bo mówię, ten waży kilogram. Te wszystkie, które znalazłem, one mają 700 gram deklarowane, aczkolwiek znowu ocieplacza o deklarowanej temperaturze minus 20 stopni ja nie znalazłem, więc ja nie jestem w stanie wam w 100% powiedzieć, jak to jest. Mi w tym ocieplaczu, bluzie i koszulce termoaktywnej przy minus, powiedzmy, 16 stopniach było ciepło, więc jak gdyby było spoko. Możecie poszukać, są inne ocieplacze, są budezwery, są inne, szukajcie, tylko naprawdę, jeżeli będziecie szukali, będziecie chcieli wydać pieniądze, szukajcie bardzo dokładnie, jeżeli chodzi o wypełnienie. Bo jeżeli będzie to wypełnione zwykłą watoliną, to taki ocieplacz, nawet jeżeli wydacie na niego, powiedzmy, nie wiem, 200 czy 300 zł, może być gówno warty. A jeżeli będzie wypełniony właśnie Primaloftem albo G-Loftem, to naprawdę może wam zrobić bardzo dużą różnicę, jeżeli chodzi o zimowy komfort bytowania w lesie, czy biwakowania, czy spacerowania w lesie. Ja tą kurtkę, powiem wam szczerze, poza tym, że oczywiście zabieram ją w góry, czy zabieram ją do lasu, jak są to ujemne temperatury, mam ją w samochodzie po prostu, jeżeli coś robię. Wiecie, że no głównie skaczę gdzieś tam, jeżeli już się ruszam, to jest jakaś budowa albo coś zawodowo, więc jeżeli jest mi zimno, to po prostu go wyciągam z samochodu. Petarda. Polecam wam serdecznie. To tyle, jeżeli chodzi o moją wiedzę. Nie przyjmujcie jej w 100% za pewnik. Szukajcie. Są żadnej wiedzy, nie przyjmujcie w 100% za pewnik, dlatego że internet też kłamie. Szukajcie. Natomiast to jest zdecydowanie moje odkrycie tego sezonu. To wam mówię zupełnie szczerze.
ten ocieplacz, ta kurtka, nie wiem jak to nazwać, nazywają to ocieplaczami w internecie. To jest odkrycie mojego sezonu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że do czegoś Wam się przyda. Mam nadzieję, że chociaż dwie nazwy, ten G-Loft i Primaloft, utknie Wam w bani. Jak będziecie szukali, to będziecie szukali czegoś właśnie z odpowiednim wypełnieniem. Mamy gości. Więc dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.